W tym odcinku zajrzę do pudła i ocenię jakość wykonania gry Wojownicy Podziemi Pałac Prażących Płomieni od wydawnictwa Lucrum Games, od którego otrzymałem ten egzemplarz. A całość jak zawsze ocenię w skali od tragedii aż po wzór. Nie jest to dodatek do Władców Podziemi, a samodzielna, kompletna edycja. A jest to gra od 1 do 4 graczy na około 45 minut oraz od 8 roku życia. Cena tej gry to około 125 zł. Uratuj świat i ogrzej się w blasku chwały. Te edycje możesz łączyć z innymi tytułami z serii Wojownicy Podziemi. Kliknij dzwoneczek, by dostawać powiadomienie o nowych filmach, krótkie intro i zaczynamy. Co tu się wyprawia? Spójrzcie tylko na te miny. Nie chcę sugerować, że ilustrator był pod wpływem, ale tak to troszeczkę wygląda. Kolory takie troszeczkę wyblakłe, a samo pudło porządnej jakości o wymiarach. 267 na 267 na 66 mm. Uwaga, mocno podgrzewa atmosferę. Przywal im czymś ciężkim, na przykład kamienną lub metalową kością. Przeskocz nad ścianą płomieni. Zatkaj wulkan. Przeciśnij się przez ognisty krąg. Uważaj, podłoga to lawa. Gra przygody, zręczności i łamania kości. Rzuć się w ogień walki wraz z ośmiościenną kością. Celuj kością w jak najwyższą liczbę na tarczy. Proste, prawda? Sęk w tym, że niekoniecznie. No to otwieramy. Instrukcja, kwadratowy format, śliski papier, 20 stron, opisane techniki rzutów, a mamy takie techniki jak wyprost, umieść kość w zgięciu łokcia, wyrzuć ją rozprostowując rękę. Rzut z łokcia, musisz rzucić kość trzymając ją na łokciu lub kość musi w trakcie rzutu dotknąć twojego łokcia. Jest też również bardzo ryzykowny rzut z daleka, podziemny ognisty krąg, przez płomienie, pomocna dłoń z powietrza, parzy, z liścia, orzeł czy reszka, czy też rączki na stół. A rączki na stół to musisz rzucić z nadgarstkiem rzucającej dłoni przyklejonym do blatu. Cóż za akrobację. Opis specjalnych kości, rarytasy, przykład walki. Naprawdę opisane sporo wątków. Fajnie się przegląda te instrukcje. Żetony oraz kafle, mieniące się w świetle. Grubość. Zadowalająca. Znaczniki doświadczenia. Znacznik ulepszeń zdolności oraz blizn, 4 makiety, kula ognia, pancerz oraz 2 eksplozje. Jeden z żetonów umiejętności bohaterów, browarek. 4 karty bohaterów, zabawne ilustracje, grubość ok, ale wiecie, jaki mam stosunek do tego typu praktyk. Jakie mamy tutaj postacie? Torm Trollololo, cóż za piękny barbarzyńca. Siłka Rocket Fuel i lekcje baletu. Inspiracja Robertem Burneyką. Umiejętności ma takie jak rąbnięcie, przebicie czy też szał bojowy. A z drugiej strony nic nie mamy. Bułka lej mi pół, żarty sobie stroisz, lej do pełna. Lepkie rączki, ulubiony wróg goblinoidy oraz browarki. Weź monety z zapasów ogólnych i umieść ją w skrzyni. Melisa ogniowładna, podziemia są ciemne i pełne strachów. No co ty nie powiesz. Pajęcze zmysły, samoleczenie oraz spopielenie. Przy samoleczeniu odzyskujemy 3 punkty życia. Liana Palm, grunt to odpowiednio wybuchowa mieszanka. Ulubiony wróg demony, panaceum oraz alchemia. Przy panaceum wszyscy bohaterowie odzyskują po 1 punkcie życia. Taka healerka na pewno przyda się w drużynie. Plansza, musimy ją sobie złożyć z 4 elementów, złożoną zobaczycie oczywiście na przebitkach, oryginalny kształt, dobra jakość wykonania, chociaż już widzę słabe strony. Naprawdę będzie trzeba uważać na te kości. Elementy plastikowe, mamy tutaj wulkan, gruby plastik, trochę trzeszczy, to jest ściana ognia. Lubicie ASMR? Mała mata jako magmowa podłoga z podgumieniem, na oko tak z 4-5 mm. Monety, bardzo leciutki plastik, ale mamy tutaj jakieś detale. Znaczniki życia bohaterów i potworów. Znacie taką piosenkę, You Touch My Tralala? No tak to troszeczkę wygląda.
Teraz to dziwnie zabrzmi, ale są przyjemne w dotyku, takie gumowate. Kości K8 w czterech różnych kolorach, biały, niebieski, czerwony oraz zielony. Większa czarna kość, jest to kość kamienna oraz jedna żelazna kość. Fajna, ciężka, lubię takie nietypowe elementy w grach. Karty. Grubość papieru rzekłbym taka standardowa, ale jest okej. Ilustracje jakby gubiły trochę ostrość, ale to pewnie po prostu taki styl. Bull Rock. Mamy różne typy potworów. Poznajemy je po tym oto symbolu. Jego życie, siłę ataku oraz jakąś specjalną umiejętność. No i na samym dole oczywiście jakiś zabawny tekst. Tego to stwora znamy oczywiście z Władcy Pierścieni, a podpis z całą pewnością przejdę. Czerw piaskowy, rozdrażniony, jakby go porządnie przyprawić. Zielona fala, pamiętam jej walkę z diamentowym goblinem. Mamy również przedmioty takie jak tarcza z odzysku, kiścień gorliwości, wybuchowa kamizelka, dynamit, pułapka na misia, miecz przyjaźni, eliksir zemsty, mana number 3, pierścień Władcy Pierścieni, jeden pierścień, by wszystkich uleczyć. Po każdej aktywacji efektu Ale Urwał, wszyscy bohaterowie odzyskują po 2 punkty życia. Szpinak marynarski, jest i wzmianka o papaju, produkt wegański i bezglutenowy. Właz do podziemi, stąd żółwie wyszli. Kulki ognia, to nie są sztuczne ognie. Goblin Knot, gobliny plus zapałki to gwarantowana tragedia. Królowa Rusztu, stare kości, strachy na lachy, osmolony zombie, medium rare. Idealny stopień wysmażenia. Szkoda, że te śmieszne teksty nie są troszeczkę większe, chociaż jak już raz je przeczytamy, to więcej nie trzeba. Ściana ognia, nazywam się Commander Norton, człowiek niechłodnia, brygada żuczków, pingwinodon, prawa fizyki wam nie pomogą. Indyks, gobliński król pogrobowiec, za życia wyglądał równie inteligentnie. Sfingowany stwór, nędzna imitacja. Gobliński uzurpator, fajne, zabawne ilustracje, wyraźna czcionka, jeżeli chodzi o umiejętności. Demon rytmu, uważajcie na decybele. Okrutny barbarzyńca, niewrażliwy na ból i podstawową edukację. O, te karty mogą konkurować z brzdękiem. Pancerny goblin, twardy goblin do zgryzienia. Czerwony smok, zapraszamy do kąpieli. Magmowy golem, Chrząszcz Zilla, Szczebrze Szynie, Mumia, Przeklęta Maszkara. Kolejny rodzaj kart. Są to ścieżki, którymi wybieramy się do podziemi. Koncert Goblin Metalowy. Hala płomieni, ciepło, cieplej, klasyczna pułapka, wulkanorium, magiczna fontanna, podłoga parzy, najeżony strop, loszek, schowek na miotły, kuźnia, magazyn świeczek, kolce, przepastny korytarz, no i jeszcze więcej loszków. Insert wydaje się dobrze zaprojektowany, pomieści karty w koszulkach, ale raczej nie w koszulkach premium, gdyż dochodzi tu jeszcze plansza i robi się nam troszeczkę mało miejsca, ale w zwykłe koszulki jak najbardziej się zmieszczą. A ścianki z grubego, porządnego plastiku. Przejdźmy do podsumowania. Moją oceną, jaką dostają wojownicy podziemi Pałac Prażących Płomieni jest... klasa minus. Duża różnorodność komponentów, w tym fajnie zaprojektowanym insercie. Całość podlana zabawnym klimatem. Z chęcią bym zobaczył większe zróżnicowanie na kartach, ale takie coś dostaniemy poprzez łączenie ze sobą większej liczby gier z serii. Grałem już w ten tytuł i bawiłem się przy nim naprawdę świetnie. Zupełnie inne podejście do planszówek niż jest to w zwyczaju. Fajna, wręcz idealna pozycja na imprezy. Dajcie znać w komentarzu, czy już graliście w ten tytuł i czy podzielacie moje wrażenia. Wszystkie niezbędne linki
linki zostawiam w opisie, uderzcie w suba oraz dzwonek. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.